Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się prace budowlane murów w zamojskiej twierdzy. Niestety na murach pojawiły się pęknięcia. Jak mówi kierownik kontraktu Budimex, pęknięcia były spowodowane dylatacją, czyli naturalną poprzeczną pracą murów. Inwestycja na zadaniu B została zakończona w październiku 2014 roku. W protokole końcowym było zapisane, że na wiosnę 2015 mamy wykonać ewentualne spękanie cegieł występujące na bastionie 2. Obecnie trwają prace poprawkowe polegające na wymianie spękanych cegieł. Te mają zakończyć się w kwietniu bieżącego roku. Oczywiście po zakończeniu całości prac mury w dalszym ciągu objęte będą gwarancją, która ze względu na obecnie przeprowadzane poprawki zostanie przedłużona o czas ich trwania. Zatem gwarancja na mury skończy się w listopadzie 2017 roku.